Także widzowie, słuchajcie, jeden wspaniały użytkownik Wrona444 rzucił pomysłem, żeby zagrać buildem starym na aktualnych czempionach po reworkach. Ashka z pierwszego sezonu, ja taki buildzik odkopałem elegancki, już wam pokazuję. Boom, coś takiego. Dokładnie z taką kolejnością odtworzymy dzisiaj na gierce. Oczywiście na rankedzie, rzecz jasna. Na rankedzie, co może pójść nie tak? Słuchajcie, ja wam mówię, to będzie... Kurwa. Ten mikrofon. No, ten build będzie działał. Zaraz przejdziemy dalej, ale póki co kilka słów od sponsora. Lineage 2 to gra kultowa. Była na rynku, kiedy byłem w podstawówce, grałem w nią ja, grali moi znajomi. Jest nadal na rynku, kiedy już jestem po studiach. Dla niewtajemniczonych, Lineage 2 to darmowe MMORPG z ogromnym, otwartym światem, który będziecie eksplorować przy pomocy różnych klas i ras. Będziecie wykonywać zadania, będziecie walczyć w PvP, będziecie brać udział w przeróżnych wydarzeniach. Gra pomimo swojego stażu jest wciąż rozwijana. Jedną z nadchodzących nowości jest nowa klasa postaci Shinemaker. Jest to wojownicza krasnoludzica? Nie wiem, jak to się odmienia. Dodatkowo, jeśli jesteście prawdziwymi wymiataczami, to niedawno został dodany nowy Session Zone, zwany Dimension Rift, w którym czeka na was masa nowych wyzwań. On jest sam dostępny od 110 poziomu, stąd mówię, że dla prawdziwych wymiataczy. Ale to, o czym mówię, to wielki wierzchołek jeszcze większej góry lodowej, w którą bardzo wam się polecam zagłębić. Pobrać grę Lineage 2, link w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Jeśli to zrobicie przy pomocy mojego linku, dostaniecie tak zwanego Help Cube'a, który wam pomoże bardzo fajnie zacząć grę. Dostaniecie Peta Pegaza, który wam pomoże walczyć, jest przeuroczy. Dodatkowo pomiędzy 29 listopada a 20 grudnia będziecie mogli odebrać Fire Dragon Conqueror's Gift, który da wam jeszcze więcej przedmiotów, które wam pomogą na starcie. Także jeszcze raz ciepło was zachęcam do pobrania gierki, a póki co zapraszam was do dalszego oglądania. No czy jakby oczywiście z przyczyn oczywistych runek, an i dźwig i masterek nie odtworzymy z tamtych czasów, więc pozostaje tylko build. Dobra kochani, bierzemy sobie Ashkę. Dla niewtajemniczonych młodziaków, którzy oglądają Anteriasa, a nie oglądali kliniki, dlatego że po prostu wtedy jeszcze nie byli na świecie, jak klinika uploadowała regularnie. W dawnych czasach to banów były 3 tylko. Takie były czasy, słuchajcie. Teraz by się przydało po 2 bany na łebka bez kitu. Wtedy czempionów było 5. 5 czempionów było i jak się nie miało first picka, to się nie dostawało żadnego czempiona. Trzeba było wyjść z gry, bo inaczej liga się bugowała, bo nie było wystarczająco czempionów, żeby piknąć. Bierzemy tutaj prehistoryczny skinek, wszystko się musi zgadzać, musimy być w odpowiednim settingu czasowym. Lecimy. Dobra, buty i 3 potki, moi drodzy. Ej, bez kitu, jak ja zapierdalam w porównaniu do reszty. Dobra, ale początek mi się podoba, nie? To już jest coś nowego. To jest taki build, którego się nie gra aktualnie. Może nie coś nowego, coś świeżego względem aktualnych czasów, że tak powiem. No bez Dorana trochę ciężko się farmi, muszę przyznać, na start. Jest gówno straszne. Nie, ten but na start to jest beka, nie? Co jest? On chce umrzeć. Ja chcę umrzeć. Stać na Stadorana, jest w PT. Starlinka wróciła za 3 minus farmiony. No bez kitu, poza buildem to ja tam się jeszcze cofnąłem skillem ewidentnie do tamtych czasów. Boże, oni dziwne rzeczy piszą na tym czacie. Co cię nabrało na build z pierwszego sezonu? Wizja clickbaitu. Nie, farma jest tragiczna, ja pierdolę. 10 z tyłu, a jest początek. Okej, okay. Kolejny etap naszego buildu, moi drodzy. Bef Sordzik. Okej. Okay. I następne budujemy berserki w całości, od razu. Jest to też opcja AP Mastera. O nie, to nie, nie wolno. Master i to jest tutaj M-word. Nie można. O cię chuj. Dobra. My jesteśmy bezpieczni? Przed górą, nie? Chyba, że czeka do ostatniej chwili, żeby mnie zajebać. LOL, jak to wyszło, to ja nie wierzę, że to się udało uciec. Póki co gierka się nie zapowiada fenomenalnie, zwłaszcza z takim buildem jak gram, nie? To jest po prostu aż mi wstyd. Nie no, interkę na tym bocie odpierdalam ostrą. Ale build to build, no trzeba się trzymać buildu. Kurwa, a ci puszują nadal. Trzeba ich powstrzymać, ewidentnie. No odpierdolisz się? Dziękuję bardzo. No nie wierzę, nie no.
Gdybym grał buildem aktualnym, to do czegoś takiego nie doszło. Wiecie jak jest. Nie no, jak nie zreportuję po tej gierce, to będzie w 100% zasłużone. Ja pierdolę no! No tak, on jest przecież niezatrzymywalny. Pozdr dla mnie z tym ultem. Mordekaiser, just fucking FF. Nigdy! Gramy do końca! Haha! Chciałem, żeby ten filmik był taki, wiecie, że... Ło, te buildy nadal działają, nie? Ale mi się wydaje, że to nie jest kwestia buildów. To chodzi o tego, to chodzi głównie o to, że ja obsysam srogą pał. Marek Marucha w ogóle z nami gra. Let's go! To jest totalny comeback, to jest... 0-9, dawno tak chujowych statów nie miałem, mój Boże. Przejebka była ostra. Minął prawie miesiąc od tamtej gry. Ja już zdążyłem się ogolić. Damy drugą szansę temu. Nie tylko chodzi o to, że mi brakuje materiału i trzeba wrzucić promocję na film, żeby hajs się zgadzał. Nie, to chodzi o czystą pasję do League of Legends. To Tristanką spróbujemy. Solo duo oczywiście. Czemu miałbym testować te rzeczy na innej kolejce niż solo duo? To jest nieironicznie najlepszy wybór. W ogóle jest już po 1 listopada, więc można grać z świątecznymi skinami. Sekunda, zaraz nawet puszczę odpowiednią muzę. Od razu z tego robimy świąteczny specjal, bo to będzie ostatni film w tym roku, mówię wam. Lecimy z buildem, tak jak wcześniej, 3 poteczki, potem dopiero kupujemy do rana. All I want for Christmas is blue. O, jakbym dalej robił parodię League of Legendsowe, to bym coś takiego zrobił. Kręca mnie na samą myśl scringe'a, nie? Dobra, ej, dobra. She was disconnected, aha, ta, wymówki. Jak ma się problem z internetem, to się nie gra rankedów, po prostu. I się powinno przewidzieć, że się będzie miał problem z internetem, to nie ma tak, że... Wiecie, nie. W ogóle burger Drwala wrócił do McDonalda, jedliście już? Dosłownie dzisiaj wyszedł. 13-15 wchodzą inne warianty Drwala? Co? Jakie warianty? Zwołają podwójnego i dają z chrzanem. Z chrzanem? Co jest? Burger Drwala z chrzanem ma prawo działać? Chociaż... Jest spora szansa, że go nigdy nie spróbuję. Bo na tyle lubię tę wersję z żurawiną, że chyba nie będę z niej rezygnował. Ja po prostu lubię to przebicie, to połączenie serka z słodką żurawinką. To jest absolutnie fenomenalne. To jest ten sam vibe jak ananas z pizzą, nie? Jakby połączenie słodko-słone to jest po prostu doskonała sprawa. Farma idzie już troszkę lepiej niż ostatnio. Powiedziałbym, że nawet, że znacznie lepiej. O nie! Boże, bałem się, że nie starczy mi damage'a z Erki, żeby ją zabić. Dobra, ale zajebiście to idzie. Mamy linię wygraną. Był dwa z jalapeno? O mój Boże. Czemu mnie to minęło? Dobra, Vampiric Scepter i lecimy teraz... Infinity Edge'a. Dobra, taki challenge to ja mogę grać. To działa. Ej, co jest? Czemu mam dwa BS-o? Ja pierdolę, mam dwa BS-ordy. Po co ja kupowałem drugiego BS-orda? Mogę już zacząć robić infinitkę. Ja pierdolę, głupi jestem jak but. Damage to damage. Dwa z kurczakiem jakoś mi w ogóle nie pasuje, wiesz? Kurczak w ogóle, ale to w ogóle nie jest dla mnie czymś takim zimowym smakiem. A taki klasyczny burgerek już jest, taki ogrzewający. A kurczak jest zbyt lekki, żeby był takim, wiecie, tłuściutkim, rozgrzewającym, świątecznym / zimowym posiłkiem. Wiecie o co chodzi. Ej lol, surnęli! Let's go! Woo! Challenge wykonany! Zajebiście! No i słuchajcie, no jakby... Widzicie jaki jest wniosek dzisiejszych gierek? Nieważne jaki build, ważny jaki gracz. Dziękuję bardzo. Widzimy się na następnym filmie. Siema. Dobra, to było outro do filmu, który nagrywałem. Za dwubokot coś zrzucił. No i chuj wie co ona zrzuciła. Nic nie znalazłem.